Cześć, witajcie. Dziś tak trochę nietypowo. Chciałem wam pokazać, jakie ciekawe maszyny można znaleźć na skupie złomu. To jest sobie jakaś walciarka. Wiecie, rolki do walcowania blachy. Coś takiego mogłoby to być. Czekajcie, stanę z drugiej strony. Pięć pasków. Silnik, o, też taki konkretniejszy. No, to chyba będzie do walcowania blachy. Tu się reguluje, rolki, wyłącznik bezpieczeństwa i to by było. Zastanawiam się, co jest to. Co to jest to? Trochę to wygląda jak taka wiertarka większa, ale czy to będzie to też, cholera wie. To jest jakoś, nie wiem, mieszadło chyba do chleba, do wyrabiania ciasta. O, mogłoby to tak być. Coś tu jeszcze ciekawego. O, to jest dość ciekawa sprawa. Czy to jest prasa? A to jest chyba prasa mimośrodowa. Tak, tu jest, będzie mimośród. No tutaj będzie nacisk. To może jakaś nie prasa, tylko jakaś wykrajalnica bardziej. O, wyłącznik. To pewnie coś wykrawało. Uregulowane chyba. Chyba na pewno. No, to będzie ten. Szkoda, że to jest ubity. Zresztą to i tak pewnie nikt tego nie kupi. No, ale jako ciekawostka. Myślę, że fajna sprawa. Jeszcze mam dwie, może trzy ciekawostki z maszyn dla was, także widzimy się za sekundę. Co to za cudo? Tu coś jeździło. Wózki może były. Podstawa jakiejś maszyny, ale to coś spływało chyba. Tu była może woda? Może woda tu była, wiecie, podłączona. Pod ciśnieniem coś przemówiło. O! Chłopaki już nadpalali. To jako ciekawostka. Też fajna maszyna. Także tego. To są dwie suwnice. To ma mały udźwig. Zobaczcie sobie. 750. Także jak na taki kolos to trochę słabo. A ta ma... No ta nie ma... O, 2 tony. Już jest lepsza. Ale i tak na taki wielki kolos to myślałem, że... Że to będzie dźwigać... Więcej. O. No, a to mi się wydaje, że jest najlepszą ciekawostką. Bardzo duża szlifierka. Nie wiem, jaki to będzie kamień, ale potężny. Patrzcie sobie, jaka ta rynienka sama na wodę jest wielka. Tutaj to samo. Tylko tu można zamontować inną ściernicę i orać, że tak powiem. Zobaczmy sobie, co jest. Co jest w środku? Ile tam jest napęd? A, to są 2 biegi. Mniejszy i większy bieg. Ale biedle. Masakra. Ale biedle. To jest machina. A 4. Widzimy, który rok produkcji. 54. Numer fabryczny 150. A waga? O kurna, chyba 300 kilo. Jako. No. Raczej niestety to zostanie, bo no powiedzmy sobie szczerze, nikt takiego konia do niczego nie będzie używał, to jest potęga maszyna. Z ciekawych maszyn to na pewno jeszcze ten dźwig, nie dźwig, 500 kg ciągu. Tu jest kolumna, tu jest ramię, z ciekawości to wszystko jest na stożku. Także fajna, przemyślana zabawka, tylko że no... Właściwie, czy będzie to gdzieś waga? Ile? 690 kg? Mogłoby to tyle ważyć? Mogłoby ważyć, ale zabawka fajna.
Choć 690 razy czy 50, matko boska. Matko boska. Ale ciekawostka. Fajna dla maszyn, także dla was do pokazania. To miał być troszkę krótszy odcinek, ale powiem wam, tak mi się zaczęło go dobrze robić, że postanowiłem przejrzeć mój kanał, przejrzeć wszystkie odcinki i zobaczyć, jakie ja tam jeszcze ciekawe maszyny znalazłem. Pierwsza taka przy temacie, no jak mogłoby to wyglądać, maszyny bez tokarki. Tu akurat znalazłem tokarkę na pas płaski i tam był taki problem, pamiętam, czy to, znaczy problem, dla nas problem, że były gwinty calowe. Z tego co wiem, to jednak kupiec na tokarkę się znalazł, bo ona tak szczerze nie była wypracowana, ona pracowała w czymś w Mosiądzu chyba, tam wdowa, że tak powiem, sprzedawała po mężu majątek i właśnie stąd ta tokarka znalazła się na złomie, ona była w pełni sprawna, tam jeszcze był, tak jak widzieliście, uchwyt czteroszczękowy i jakiś tam, nie wiem, dwusetka chyba, czy szczękowa, także fajny sprzęcik. Na pewno jeszcze komuś posłuży. Z innych rzeczy jeszcze ciekawych, no to wiadomo, były tam jeszcze jakieś nowsze tokarki. Pamiętam, że jeszcze widziałem kiedyś TUE 35 chyba, z tego co pamiętam. Też podobno zadatkowana. Także no tokarki dość mocno znikają. Jak są w dobrym stanie oczywiście. Jeszcze jak jesteśmy przy temacie tokarek, no to wiecie, no co by nie mówić, nie mogło zabraknąć tej małej tokarki, którą znowu ja kupiłem. No jest to ewidentnie samoróbka. Stan, jak sami widzicie, mocno średni. Łoże miało, z tego co pamiętam, bo tutaj mierzyłem 180 na około 500-600 mm długości. To mnie rozwaliło i zauroczyło te śrubki do tego, powiedzmy, zabieraka. Tutaj trochę dziwne podparcie pod łożysko, ale jest, też nie ma co marudzić. Z tego co pamiętam i tak patrzę jeszcze po obrazku, po filmiku, no to tam na pewno były jakieś nawet nie tak śladowe ilości gitary, tylko to po prostu była w miarę normalna gitara. Tam na pewno jakieś gwinty można było dotoczyć. Jak spytacie, co ja zrobiłem z tą tokarką, czeka w kolejce na odnawianie. Także kiedyś planuję ją odnowić. Może nie do jakiejś wielkiej pracy, no bo to no raczej do pracy to nie wydaje mi się, ale do jakiegoś fajnego, wiecie, żeby cieszyła oko. Pewnie filmik z odnawiania tej tokarki też by był dość fajny. Także no kiedyś na pewno będzie odnowiona. Jeszcze coś dłubnie, może symbolicznie, bo symbolicznie, ale na pewno coś dłubnie. Także tyle z tokarek. No różne, tak jakbym miał podsumować w kilku słowach, no zdarzają się fajne tokarki, naprawdę na złomach i nie ma, no można sobie powybierać, śmiało można coś kupić. Z kolejnych rzeczy, jakie chciałem wam powiedzieć, no to na pewno, jak były tokarki, no to musi być frezarka, prawda? Tu jest chyba FYC41, z tego co pamiętam, bo to był no kawał maszyny, chyba 5,3 tony wagi, z tego co pamiętam. Stan, no mimo że ja ją znalazłem w zimie, no tak, znaczy w zimie, no coś tam śniegu popadało, no to od razu nie nazywajmy tego zimą, no to wydawała mi się, znaczy na pewno była kompletna, oprócz kompletna. Nie było tam po prostu silnika i chyba wyleciały jakieś części ze skrzyni. Właściwie to wam tutaj to za chwilę pokażę. Tutaj nie ma silniczka. Tutaj ile pasków? 6. No i tutaj na dole były jakieś łożyska porozwalane, ale to po prostu mógł być przypadek, że tak tutaj się znalazło. Z innych takich frezarek, które ja pamiętam, o tutaj będzie waga, a 97 rok remont, no to tak naprawdę jak na sprawy maszyn obróbczych to nawet nie stary, nie stara data remontu. Jeszcze co do maszyn, no to mogę wam powiedzieć na pewno FYC25, ostatnio była taka na remont, na złomie, po remoncie, naprawdę w fajnym stanie, poszła za 3,50 za kilogram.
Ta tutaj, co o, mogę wam to powiedzieć, że tą, którą widzicie tutaj, to ona miała iść za 2,50 za kilogram, ale no chętnego niestety nie było, także huta. A tutaj co my mamy? Aha, tutaj jest ta, no, chyba była ruska frezorka i tu najciekawszą rzeczą na niej było to imadło. No niestety pan sobie wymyślił, że to musi pójść w całości. Także tego. Jeszcze z ciekawych rzeczy, też wam pokażę, jak frezarka, no to trzeba pokazać. To jest frezarka do drewna, taka typowa samoróbka. Tu jest jakiś łańcuch od, podejrzewam, że jakiegoś rozrządu. Tutaj jest, no, jak to nazwać, no, dźwignia wgłębienia, no, można tak to nazwać. Ale, no, kurczę, naprawdę to widać, że to chodziło, widać, że to w drewnie coś robiło. Strasznie mi się podobają te spawy, takie, wiecie, cyknięcie w paru miejscach i dobrze jest. No ale, kurczę, no właśnie to też o to chodzi, że nie sztuka mieć coś mega, sztuka jest zrobić byle czego coś mega. No, wydaje mi się, że coś to musiało frezować, nawet luzów tutaj pamiętam, że nie było za dużych. O, nawet chyba tutaj nawet sprawdzam. Także no, taka frezarka, taką frezarkę też na złomie można znaleźć. Kolejne skarby, które wpadały, no to automaty spawalnicze. Zarówno do pod zwykłą elektrodę, pod miga, nawet był jakiś TIG, faltik chyba był taki duży, z tego co pamiętam. Akurat nie na tym nagraniu. No i oczywiście ten Sherman, to akurat mig, za którym mi się dostało opieprz, bo sobie postanowiłem go rozebrać. On był już sprzedany. Znaczy, no ja postanowiłem kilka części wyciągnąć, a on już był sprzedany. Także no, opieprz była, pamiętam, że wagowy jeszcze długo, długo krzyczał za mną. Ale summa summarum, wszystkie części tam włożyłem. No i to było odebrane. Może nie było tak, że bez zgrzytu, ale no, nowy właściciel odebrał tą spawarkę. Także no, spawarki też idzie jakieś znaleźć. Czasami jeszcze można znaleźć takie, no, że tak powiem, bardzo stare spawarki. Tutaj nawet wam przygotowałem jedną taką starą spawareczkę. Tylko skończymy pokazywać tego Shermana. I tutaj właśnie jest ta stara spawarka. Taka, wiecie, typowa elektrodowa, to jaką elektrodę się nie założy, to poleci. To chyba była nawet ruska konstrukcja, tak? Chyba tak, chyba ruska. Już nawet nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Wiem, że ważyła bardzo dużo, miedziuchy tam musiało być. Od groma i trochę, no ale stara konstrukcja ma swoje prawa. Z innych ciekawych maszyn. A, jeszcze właśnie, kurde. Zapomniałbym. Przecież jeszcze wpadł ten, niespodziewanie zresztą, wpadł ten robot spawalniczy. I naprawdę to był, ja jednak trochę zażartowałem w tamtym odcinku, że to był robot spawalniczy, ale tak, to był faktycznie robot spawalniczy. Później się dowiedziałem po czasie, że to było z branży automotive, także coś tam musiał w blachach spawać albo zgrzewać też cholera wie. Z innych znowu ciekawych rzeczy, no to jak była ta duża szlifierka, no to jeszcze nie może przecież zabraknąć tej szlifierki. No taśmowej, no taśmowej w sumie, no co, mała, ale taśmowa, tak? Ja przypomnę, że na perełkach ją rozbierałem, tam jest spalony silnik, ale nie pamiętam, czy wirnik, czy... Nawet nie pamiętam, jakiego typu tam jest silnik. Dobra, mniejsza o to, silnik spalony. Osłonkę już zrobiłem. No ale jak chciałem wam pokazać, że i takie mniejsze rzeczy hobbystyczne do takiego warsztatu też można znaleźć. Chociaż akurat w tym wypadku, no niestety, bardziej wybrakowane. Chociaż tą osłonę już zrobiłem. Także jest na jakimś filmiku na necie. Żeby nie było. Że BHP nie zachowuje. Jeszcze pamiętam, że była taka, teraz mi się przypomniało, ja tego nie znalazłem, że była jeszcze taka szlifierka Elna na siłę. O, też mi się przypomniało. Właśnie. Co do rozmaitych maszyn, do drewna, no to tak, no na pewno jeszcze, o, przecież robię teraz tego Angela, w sumie, który praktycznie działa, nie działa, no nie wiem, jest filmik, nawet możecie sobie zobaczyć.
Może też wyrazić się swoją opinię. Tu jest taka bardziej heblerka, samoróbka. Ja jeszcze znalazłem tą piłę heblerkę tej z Litwy czy z Łotwy, tej firmy Małysz. To ona też będzie prędzej czy później odnawiana. No i z takich dziwnych, śmiesznych rzeczy, no to wiecie co to jest? Co to było właściwie? To lepsze słowo powinienem powiedzieć, to było. To było przyspawane do wiertarki jakiejś WS-12, coś takiego. I to służyło generalnie do przesuwania ramienia. Tu tam też było naspawane, czy przykręcone, już nawet nie pamiętam. No, także taka ciekawostka na koniec. Mam nadzieję, że bardzo nie nudziliście się ze mną. Chciałem wam pokazać, jakie maszyny można znaleźć na złomie. Złomach. Mam nadzieję, że dość wyczerpałem ten temat. O cenach nie mówiłem głównie, no, bo to jest cena umowna, ale tak najczęściej tyle, co złom użytkowy. Raczej w dół niż w górę. O, w tą stronę. Także dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć!